Dziś zapraszam na film pod tytułem Nevadzka masakra piłą łańcuchową, czyli szukamy choinki. Tak wygląda pozwolenie na ścięcie choinki. Tu jest naklejka, którą się nakleja na ściętą choinkę. Wpisuje się własny adres. Tu są zasady postępowania podczas takiej wycinki. Gdzie można drzewko wyciąć. Jak to drzewko trzeba wyciąć. Musi być zostawione najwyżej 6 cali pieńka. Pieńek nie może być szerszy niż 6 cali. U podnóża, nazwijmy to, choinka też musi być z odpowiedniego gatunku. Nie można ścinać gatunków chronionych. Oprócz tego jest wspomniane tutaj o karze, że jeżeli ktoś się nie zastosuje do tych przepisów, do tych regulacji, to grozi mu kara do 6 miesięcy w areszcie albo 5000 dolarów kary. Do tego dołączona mapka terenów, na których można choinkę ścinać. I to tyle. Więc jedziemy do lasu ściąć sobie choinkę. Nasze drzewko. Teraz trzeba nakleić tą naklejkę w takim miejscu, żeby zerwanie jej spowodowało jej zniszczenie, czyli gdzieś na gałązce. I tyle. Drzewko jest nasze, możemy je zabrać do domu. Yay! I efekt końcowy. Nasza choinka ubrana, gotowa na święta. Dzięki za oglądanie filmu. Pozdro.